artists have always been kind of the innovators. They're the people that were thinking, you know, not about the moments and thinking about, you know, a bigger picture, how to connect people, how to make people feel things. And I think that that's oftentimes what technology is trying to solve as well. Cool example of kind of where art and technology met that really kind of shook me recently was I was in San Francisco last year, and David Hockney, the famous painter, he did a major show at the DeYoung Museum there in San Francisco, and it was all paintings from the last 10 years. They were all done on his iPad or his iPhone. David Hockney, like the most respected living modern painter probably, did an entire breathtaking, you know, last 10 years of his career all in a digital form. And I was like, I started to question my own, you know, I'm like, more people could have this than a piece of paper. This could be in everyone's home. Tegoroczna edycja Art and Fashion Forum jest poświęcona nowoczesnym technologiom, które coraz silniej wkraczają w modę. Z taką główną technologią, o której się zaczepiliśmy, jest skan 3D, który no, wydaje się, że zrewolucjonizuje w ciągu najbliższych lat modę, bo za pomocą skanu będziemy mieli ubrania, które będą dopasowane idealnie do naszego ciała, czyli pozbędziemy się rozmiarówki. Na pewno jest to jakiś taki duży przełom, który nas czeka. I w związku z tym chcieliśmy jakby tą ideę w jakiś sposób opowiedzieć w identyfikacji festiwalu. To, co jakby kuszące w tym jest najbardziej, że w Polsce rzadko się wykonuje taką fotografię, znaczy fotografię, która moda jest bardzo jakby płasko traktowana, w sensie mamy tylko i wyłącznie sztampowe sesje, które są może mniej lub bardziej ciekawe, ale tutaj jest dużo więcej. Podczas sesji fotograficznej zrobiliśmy jednocześnie w tym samym momencie ponad 120 zdjęć modelki. Zdjęcia były wykonane z każdego możliwego kąta i potem specjalnym algorytmem zamieniliśmy to na model trójwymiarowy, który stał się bazą do wykonania animacji wizerunkowej Art and Fashion. Mam na imię Ewa i jestem absolwentką zeszłorocznej edycji Art and Fashion Festival, gdzie brałam udział w warsztatach z projektowaniem biżuterii. W grupie mieliśmy bardzo dużo różnych osobowości, od architektów do projektantów wzornictwa i mody i ludzi skupionych w 100% na biżuterii. Każdy robił też zupełnie inny projekt, co było inspirujące. Po skończeniu kolekcji często tak jest, że styliści zabierają rzeczy na różne sesje i niekoniecznie wiadomo, do czego to idzie. I jak się później okazało, moje rzeczy zostały wykorzystane w sesji do identyfikacji wizualnej tegorocznego festiwalu. Na pewno Art and Fashion kojarzy mi się z takim czasem, to był mój rekord niespania, bo myśmy tam bardzo intensywnie pracowali, więc ja naprawdę pobijałam rekord 3 dni, 3 noce bez snu. Ja też sobie wymyśliłam tam bardzo skomplikowaną konstrukcję i żeby to zrobić na czas, to po prostu naprawdę był wyścig z czasem, dlatego nigdy w życiu później już nie pobijałam tego rekordu. No, to była naprawdę niesamowita determinacja i tak to chyba w życiu trochę jest, że trzeba się uprzeć, dać sobie wszystko i wtedy się wykrywa. To jest takie przeżycie, które każdy projektant trochę tego potrzebuje czasami, takiej właśnie walki z czasem, trochę takiej pracy zespołowej. Każdemu polecam, mi to bardzo dużo dało, to był dla mnie naprawdę duży taki krok w karierze. Też to, że tam nie tylko samemu się projektuje, ale widzi się innych w pracy, plus wykłady. Wykłady naprawdę to jest niesamowity materiał o wiedzy nie tylko w Polsce, ale też światowej, bo tam są goście z zagranicy, więc to naprawdę zapartym tchem ja zawsze chodziłam na te wykłady. Także nawet jak ktoś nie bierze udziału bezpośrednio, nie jest projektantem, warto sobie jej się posłuchać.